Sprawdzony przepis na kruche ciasto. Do głębokiej miski wrzucam żółtka, wsypuję cukier i całość ucieram mikserem na najwyższych obrotach, aż powstanie jasna i gładka konsystencja. Do przesianej mąki wsypuję proszek do pieczenia, mieszam, następnie dodaję kolejno masło, margarynę o temperaturze pokojowej, śmietanę i na koniec żółtka utarte z cukrem. Z dodanych składników zagniatam ciasto. Robię to tak długo, aż stanie się gładkie i nie będzie lepić im do rąk. Co jakiś czas podsypuję mąką. Wyrobione ciasto wkładam do woreczka foliowego i wstawiam do lodówki przynajmniej na godzinę. Po tym czasie ciasto można wykorzystać jako spód do ciast owocowych, serników, makowców oraz do ciasteczek lub rogalików. Dziękuję za obejrzenie filmu, proszę o subskrypcję, komentarze i oceny.